biegło polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Drodzy uczestnicy naszej uroczystości, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, oświatowych, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, droga bialska społeczności, w szczególności ci z Państwa, którzy przybyli tu całymi rodzinami. Co roku podkreślamy, że to budujące, iż tak wielu, mimo sezonu urlopowego, gromadzi się, by oddać honor i cześć tym, których wyjątkowe poświęcenie w niezrozumiałych i nieludzkich czasach przywodzimy w najcieplejszych patriotycznych myślach w naszych sercach. Przed chwilą syrena o godzinie W, godzinie 17, zabrała nas w historyczną podróż do okupowanej przez hitlerowskiego najeźdźcę Warszawy. Do 1 sierpnia 1944 roku, gdy od 30 do być może nawet 50 tysięcy powstańców, warszawiaków i przybyłych do stolicy Polaków stanęło do nierównej walki. Co prawda przynajmniej dwukrotnie mniej licznym garnizonem wojsk i innych służb mundurowych niemieckiego okupanta, ale jednak w sposób dysproporcjonalnie niekorzystny dla powstańców, zdecydowanie lepiej uzbrojonym. I mimo zwycięskiej drogi w pierwszych trzech, a nawet czterech dniach powstania, dokładnie tak, jak wymarzyli to sobie Polacy, jak wymarzyli to sobie powstańcy, dokładnie tak, jak mieli na to nadzieję, dając sobie najwyżej 7 dni na zajęcie Warszawy, bo rozumieli trud wojskowy tego wyzwania i, jak dziś wiemy, naiwnie, choć nie nam to oceniać, ufali, że wojska radzieckiego okupanta jednak wejdą do zajmowanej przez Armię Krajową, przez polskie wojsko najlepiej zorganizowanego w okupowanej Europie państwa podziemnego Warszawy. Nie doczekaliśmy się tej pomocy. W bardzo ograniczonym zakresie mogliśmy liczyć na pomoc pozostałych aliantów, bo mimo najlepszych chęci i najszczerszego poświęcenia, często ochotników, którzy na przykład z lotniska w Brindisi we Włoszech udawali się samolotami zaopatrzeniowymi w niemalże straceńcze misje, by zaopatrywać walczącą Warszawę, to jednak alianci, którzy już byli po teherańskim uzgodnieniu oddania przynajmniej tej części Polski położonej za tak zwaną linią Karzona, sowieckiemu partnerowi, taki był spłacony kosztem polskich przyjaciół i braci w walce, koszt utrzymania i zapewnienia sobie lojalności wojsk radzieckich we wspólnej aliantów w walce z hitlerowskimi Niemcami. Więc stanęliśmy prawie sami. Choć mieliśmy przyjaciół, patrzę zwłaszcza na młodzież, wielu dorosłym, przypominam świetnie im znane fakty, ale skoro są z nami także nasi młodsi dzieci, niektórzy przyszli z wnukami, to pozwólcie, że kilka tych bardzo ciekawych i budujących szczegółów przypomnę. Wspomina się, że w powstaniu brał udział ciemnoskóry mieszkaniec Warszawy, znakomity jazzman, który jeszcze przez kilka lat po wojnie, do lat 50. mieszkał i przyznawał się z dumą do tego, że był żołnierzem Armii Krajowej walczącym w powstaniu. To nieludzka i w swojej zasadności, czy jej braku, okrutna, ale jednak tak bohaterska i zjawiskowa postawa najmłodszych powstańców, oddziałów harcerskich. To wszystko rzeczy w
świecie niespotykane. To produkcja broni, słynne polskie pistolety Wisy. To produkcja armatek ogniowych z pomp strażackich. To produkcja koktajli zapalających. To wreszcie kilka zdobytych pojazdów pancernych i czołgów. Ale to także niespotykana, jedna z największych w historii II wojny światowej, rzeź ludności cywilnej. To jest pewnie jedna z największych cen, jaką Polacy za ten swój patriotyczny zryw pragnących niepodległości, ale także zemsty za okrucieństwo okupanta zapłacili. Historycy podają różne wartości, ale to szacowanie liczby cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego przebiega w granicach od stu kilkudziesięciu do nawet 200 tysięcy ofiar. Samych żołnierzy zginęło kilka razy mniej, lecz wciąż dużo więcej niż żołnierzy niemieckiego przeciwnika. To trudna historia. Podziwiamy bezwzględnie i pozostańmy w poczuciu tego obowiązku. To wyjątkowe bohaterstwo. Pozwólmy historykom, tym, którzy będą potrafili w sposób obiektywny oceniać zasadność podejmowanych wówczas decyzji i pozwólmy im z towarzyszącą nam pokorą na dokonywanie tych ocen, bo nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, w jak dramatycznych, nieludzkich i bezprecedensowych okolicznościach tych wiele decyzji było podejmowanych. Sprzeczne sygnały płynące od wszystkich stron konfliktów, propaganda radziecka. Nie wiem, czy na lekcjach historii jest to często przywoływany fakt, ale propaganda radziecka rozsiewała w Warszawie ulotki o poddaniu się Komendy Głównej Armii Krajowej, zachęcała do zrywu niepodległościowego. Komenda Główna Armii Krajowej obawiała się, że w taki nieskoordynowany i wyjątkowo straceńczy sposób ci zdesperowani i tak pragnący tego zrywu mieszkańcy Warszawy ruszą pod przywództwem na przykład komunistycznych agitatorów, a na to nie można było pozwolić. To wciąż nie do końca pełna wiedza o rzeczywistych planach aliantów, którzy przecież polskiego rządu na uchodźstwie nie informowali o tym, że kilka miesięcy wcześniej w grudniu w Teheranie obiecali te pół Polski zaburzańskiej Stalinowi. To wreszcie ta złudna nadzieja na to, że polskie wojska na zachodzie będą mogły nas wspomóc. Tymczasem chociażby brygada generała Sosabowskiego nie dostała pozwolenia wojsk alianckich na przybycie do okupowanej Polski na wsparcie walczącej Warszawy. Ta historia jest bardzo złożona, wielowątkowa. Poświęcono jej mnóstwo książek, filmów i jeszcze nie raz wyjątkowi znawcy tematu i starający się przeprowadzać najgłębsze badania, naukowcy będą ten temat zgłębiać, podejmować, próbując zrozumieć charakter tamtych czasów i jeszcze raz to podkreślmy, zupełnie nieludzką i tak wrogą Polakom, człowiekowi sytuację. Co możemy zrobić dzisiaj, by co roku nie powtarzać tylko tych dobrze nam znanych prawd? Jesteśmy winni powstańcom, winni mieszkańcom okupowanej Polski lojalność wobec własnego kraju. Ale jak powinniśmy ją dziś rozumieć, gdy żyjemy w zupełnie innych czasach? Żyjemy w czasach, w których gdyby przyszło żyć powstańcom, uznaliby je za wrota raju, bo tak różnią się od tamtej absurdalnej, nieludzkiej rzeczywistości. Żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy suwerenni, możemy sami o sobie decydować, możemy sami decydować o naszych sojuszach. Znajdujemy się dziś w największych, najstabilniejszych i najbezpieczniejszych tego typu paktach społeczno-polityczno-ekonomicznym Unii Europejskiej i wojskowym obronnym pakcie
na to, jaka powinna być dzisiaj nasza postawa wyrażająca wdzięczność i lojalność wobec powstańców? Przede wszystkim roztropna. Różnie bywa. Nie jest roztropnością skłócanie nas z sojusznikami. Stawianie w zapytaniu o wiarygodność wspólnoty wartości, która trzyma nas w tych bezpiecznych i przewidywalnych relacjach z sojusznikami na wszystkich polach. To także nasza codzienna postawa, tak pięknie prezentowana podczas dzisiejszej uroczystości Państwa obecnością. To fakt, że słyszy się i serce się raduje, że większość z nas śpiewa wszystkie cztery zwrotki naszego hymnu. Ale to także postawa codziennej solidności, którą w okresie dużo mniej zjawiskowych zagrożeń, ale jednak czyhających na dobro, na zdrowie, na życie Polaków, jak chociażby towarzysząca nam pandemia. Tu możemy wykazać się patriotyzmem, tu możemy pokazywać zrozumienie dla potrzeby wspólnej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Pozwólcie, że jeszcze krótko wspomnę o związkach Białej Podlaskiej z powstańcami. Towarzyszy nam dziś niezawodnie, jak zawsze, i życzymy pani Elu, żeby to było przez następnych 100 lat. Pani Elżbieta Haberska, mieszkanka Warszawy, którą z płonącego miasta mama wraz z jej siostrą i bratem wywiozła. To także historia podjętej przez tworzony z żołnierzy byłego 34. Pułku Piechoty oddział Armii Krajowej Zenona, próba przedarcia się do okupowanej Warszawy, nieudana, bo nie udało im się pokonać kordonu stworzonego wokół miasta przez NKWD-istów. Wreszcie to także chociażby, pozwólcie, że przypomnę i ten drobny, ale tak budujący i miło wyróżniający Białopodlaską współczesny fakt z obszaru dzisiejszej kultury. Pochodząca z Białej Podlaskiej, wielce utalentowana aktorka i piosenkarka Kasia Sawczuk zagrała rolę w zjawiskowym. Zjawiskowym także ze względu na jego aktualną i tak bliską współczesnej młodzieżowej percepcji formy w filmie Miasto 44 Jana Komasy. Dziękuję bardzo za życzliwe wysłuchanie mojego wystąpienia. Pozostawiam nas wszystkich z ciepłymi myślami o tej naszej trudnej i bardzo wymagającej historii i z ogromną nadzieją, że to, iż wspólnie, pomimo naturalnych w demokratycznym społeczeństwie podziałów, świętujemy te uroczystości, że ramię w ramię, mimo różnych przekonań, w najróżniejszych sprawach, czujemy się Polakami i wyznajemy wspólnotę wartości, rysuje nam tę przyszłość dużo bezpieczniejszą niż ta rzeczywistość, z którą musiało zmierzyć się pokolenie naszych dziadków. Cześć i chwała bohaterom. Ziemi, gdy z martwych się obudzi i brzask wolności ją ozłoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych w mądrości i dobroci. I niepotrzebny mi blask czereśniowych wzdłuż, bo jak zatrzymacie cię,